Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejnego dowódcę legendarnego. Będzie to dowódca piechoty. No i jak już widzieliście, na miniaturze będzie to Aleksander Wielki. Na pewno ważna postać, na pewno cenna, także zapraszam do oglądania. Ja się nazywam Snow, staram się robić codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms. Między innymi opisy dowódców. Epiccy są już praktycznie zrobieni. Teraz zabieram się za tych legendarnych. Także, jeżeli chcecie zobaczyć też opis pozostałych dowódców legendarnych, to zachęcam do subskrybowania, a także do wspierania kanału na wszelkie możliwe sposoby. Zostawcie lajka, jeśli macie coś do powiedzenia, komentarz, bo to naprawdę bardzo pomaga żeby ten kanał był coraz lepszy i w lepszej oprawie i też lepszy miał content. Okej, okay, koniec tych reklam. Zabierzmy się w końcu do tego Alexa. Popatrzmy dlaczego dzisiaj to akurat jego wybrałem, bo na pewno gdzieś tam z kuli tego, że mam jeszcze tych mnóstwo tych legendarnych dowódców do wyboru, to wybieram sobie często tych, których wy na przykład chcecie, bo piszecie o nich w komentarzach. Albo wybieram tych, którzy są cenni lub bardzo ciekawi. I do tej drugiej grupy na pewno należy Aleksander Wielki. Aleksander jest naprawdę świetnym dowódcą, i ja bym go ułożył w takiej koronie trzech dowódców, jeśli chodzi o KvK2 i KvK3, z tych, których mamy tam dostępnych. Tak? Czyli pierwszy byłby to na pewno Isang, YSG. Drugi to by był Alex, i trzeci Salady. Nie mówię teraz o kolejności, który z nich jest najlepszy, natomiast to na pewno byłaby trójka dowódców, których warto mieć: Isanga z łucznikami, Saladyna z kawalerią i właśnie Alexa z piechotą. I przejrzyjmy może najpierw jego umiejętności, a później będziemy sobie mówić o tym, dlaczego Alex jest tak często wybieraną postacią. I dlaczego jest taki dobry? OK. Pierwsza umiejętność, która ma, zobaczcie, jak ogromny opis tak, on jest naprawdę bardzo, bardzo długi. Tu już mamy go w ekspertyzie, więc ja sobie kliknę ekspertyzę, żeby Wam pokazać różnicę pomiędzy ekspertyzą i tą ich umiejętnością, po prostu wymaksowaną jako pierwszą, bo jest to naprawdę dosyć dużo czytania. Ale generalnie nie jest to wcale takie trudne. Przede wszystkim na, yy, omówmy najpierw bez ekspertyzy. Przez 4 sekundy Alex będzie pod wpływem tarczy, która absorbuje obrażenia o wysokości 1200. To jest naprawdę fajne w KVK 2 i 3. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w sezonie zdobywców obrażenia, które będą nam zadawane, są o wiele większe. I dlatego Alex w sezonie zdobywców jest już trochę. Słabszy. Nie powiem, że jest słaby, bo jest cały czas często używanym dowódcą i na pewno jednym z najpopularniejszych w sezonie zdobywców. Ale to już nie jest ten sam efekt co w KVK2 i w KVK3, kiedy jeszcze wiele osób używa dowódców epickich. I tutaj, wtedy, jeżeli na nich natrafimy, to naprawdę ta tarcza robi bardzo dobrą robotę. Oprócz tego będzie tworzył też drugą, mniejszą tarczę, która będzie trwała przez dwie sekundy i będzie zbierała dodatkowo yy, obrażenia o wysokości 600, i one będą, że tak powiem, zaaplikowane do marszu, który będzie miał najmniej życia spośród otaczających nas sojuszników. A jeżeli jesteśmy sami, na przykład, albo jeżeli to my mamy najmniej tego życia. To Aleksander tą dodatkową tarczę zaaplikuje po prostu sobie samemu. Także tutaj jest bardzo fajna umiejętność, tak jak mówię, szczególnie w KVK2 i w KVK3. Natomiast, jak już zrobimy sobie ekspertyzę, to mamy rozszerzenie tej umiejętności i rozszerzenie polega na tym, że tak naprawdę moglibyśmy tutaj napisać, że dostajemy nową umiejętność. Ale dobra, Ech, co tutaj się dzieje? Ech, w czasie trwania tej tarczy tak, mamy informację, czyli przez te 4 sekundy 3 marsze wroga, które znajdują się w takim, że tak powiem, okręgu przy nas, czyli mniej więcej tak samo jak atakuje Yi Sang, tak, także to jest dosyć duży obszar i 3 marsze wroga przez 4 sekundy będą miały zwiększone obrażenia o 30%. I to jest naprawdę bardzo dobra umiejętność, tak? To jest bardzo mocna umiejętność, to y, sprawia, że Alexa naprawdę bardzo warto sobie zrobić na ekspertyzę, mimo że ta umiejętność jest tak wpisana trochę, że tak powiem, nieciekawie, i niektórzy może do niej, y, że tak powiem, jakby do końca nie dotarli, czy, y, czy mogą nie do końca zrozumieć, to to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Alexa. I on w ten sposób wspomaga wszystkie marsze, którymi atakujemy my, a także nasi sojusznicy, tak? Bo te trzy marsze naprawdę będą ich przez to osłabione i to na 4 sekundy to jest naprawdę bardzo duża sprawa. Jeżeli sobie pomyślimy na przykład o Imotepie i ostatnio kiedyś robiłem filmik właśnie o Imotepie i pamiętacie, że on tutaj co prawda na 3 sekundy sprawia, że... Też o 30% większe obrażenia dostają, ale tutaj mamy 5 tych marszy, natomiast o sekundę krócej. Tak, także yy, możemy sobie to porównać, tak? I tak naprawdę jest dowódcą, który składa się niemalże tylko i wyłącznie z tej umiejętności, to jest jego podstawowa umiejętność bardzo, bardzo ważna. I wiele osób mówi, że tak, Imhotep jest naprawdę bardzo ważnym dowódcą do walki, że, że super się sprawdza w KvK 2 i w KvK 3. No to jeżeli my sobie pomyślimy, że Aleksander swoją ekspertyzą tak naprawdę jakby kryje Imhotepa, no to możemy sobie się domyślić, jak to będzie wyglądało. I tutaj też warto zaznaczyć, że obie Umiejętności to są aktywne umiejętności, więc one, że tak powiem, nie będą się na siebie nakładać. Czyli, jeżeli użylibyśmy i Motepa, i Aleksandra razem, to niestety, ale nie będzie w ten sposób, że ci rywale będą na przykład przyjmowali 60% większych obrażeń. Także od razu mówię, że coś takiego jest niestety niemożliwe. I tak szczerze, jeżeli planujecie maksować Aleksa to raczej nie polecałbym robić Imotepa. Skoro będziecie mieli Alexa na ekspertyzie, to tak naprawdę e, trochę wygląda to tak, jakbyście Imotepa używali. Także tutaj jest, widzicie już, jaki plus duży Alexa. Poza tym Alex jest świetnym dowódcą, ponieważ on ma wszystkie umiejętności warte do wykorzystania w walce. Także, co, jakąkolwiek umiejętność mu tak naprawdę nie zrobimy, to zawsze będzie dla nas na plus. Czyli możemy sobie wymaksować tą pierwszą i już tam gdzieś powoli go używać, bo ta tarcza będzie, tak jak mówię, robiła robotę. Natomiast, co mamy później? Kolejna umiejętność, druga, sprawia, że on, kiedy będzie na mapie, to jest, że tak powiem, e, odporny na wszystkie debuffy, które związane są. Ze zmniejszeniem obrażeń, tak? All damage reduction, czyli mamy tych debuffów już trochę, szczególnie w sezonie zdobywców, że, że ktoś zmniejsza obrażenie, które będziemy za, zadawać tam o 30-40%. Aleksander, że tak powiem, pluje na to wszystko, bo dla niego to jest nieaktywne. Także tutaj już pierwsza fajna część, natomiast kolejna będzie sprawiała, że mamy 10% na to. Że uderzymy wroga e, takim uderzeniem, to jest tak trochę jakby to był aktyw skill, bo zobaczcie, obrażenia są naprawdę duże. 1700. Natomiast pamiętajmy, że te 10% oznacza, że to będzie zdecydowanie rzadziej niż normalnie używamy tej aktywnej umiejętności. Ja bym powiedział, że najczęściej użyjecie dwa razy aktywnej umiejętności i raz użyjecie tego uderzenia. Natomiast, jako druga umiejętność, taki duży damage to jest i tak. Świetna sprawa. Na dodatek, jeśli już uderzycie, to wróg przez 5 sekund będzie miał obniżone umiejętności leczenia o 30%. To jest taki typowe zagranie przeciwko Richardowi, tak, bo w dzisiejszych czasach, że tak powiem, te leczenie w Rise of Kingdoms przynajmniej póki co nie jest takie ważne. Nie mamy tak wielu dowódców, którzy będą się leczyć. Okej. Okay. Trzecia umiejętność i tutaj mamy statystyki, które są naprawdę fajne, mamy prędkość marszu piechoty, co w ogóle aleluja, bo piechota z Aleksem jest naprawdę dużo szybsza, 30% prędkości marszu. No i 30% ataku to też jest duży bonus. Tym bardziej, że Alex będzie generalnie zadawał duże obrażenia, tak? On jest właśnie od tego, żeby te obrażenia od normalnego ataku mieć duże. Okej. Okay. Kolejna umiejętność będzie sprawiała, że tak. Kiedy nie mamy tej tarczy, chodzi o tą, którą mamy tutaj, z tej pierwszej umiejętności, która trwa 4 sekundy, będziemy mieli 40% wie, więcej ataku, tak? czyli będziemy znowu zadawać więcej obrażeń. Łatwo sobie obliczyć, że z tą pierwszą umiejętnością to już jest 70% więcej ataku, także naprawdę dużo. Kiedy zaś jesteśmy pod działaniem tarczy, będziemy mieli 30% obrony, co na przykład w sezonie zdobywców jest o wiele lepsze. Także ten atak i ta obrona jest naprawdę bardzo dobra, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że obie te rzeczy dostajemy, czyli tylko albo mamy atak, albo mamy obronę w zależności od tego, czy jesteśmy pod działaniem tarczy, czy nie. Ekspertyzę już omówiłem, tak naprawdę, więc to są wszystkie umiejętności Alexa. Które mamy. I tak jak już mówiłem wcześniej, Alex jest świetnym dowódcą, bo wszystkie jego umiejętności są aktywne w polu. To nie jest dowódca typowy pod rally, chociaż może być używany w rally w KWK 2 i 3 szczególnie. To nie jest dowódca używany pod garnizon, chociaż też często widuję go w garnizonie w KWK 2 i 3. To jest jednak dowódca typowo w polu, do pola, tak. Jeśli będziecie go mieli wypaksowanego na pole na KWK2 lub 3, to naprawdę Alex będzie robił niesamowitą robotę. On się też bardzo fajnie sprawdzi w sezonie zdobywców, myślę jeszcze przez długi czas. To jest dowódca, który się broni. Tak, to nie jest tak, że wiecie, że już w sezonie zdobywców Aleksander to w ogóle słaby i tak dalej. Absolutnie nie. Dlatego jeżeli jesteście graczami, którzy postawili na piechotę, to absolutnie radziłbym jednak w tego Aleksa zainwestować, o ile możecie na początku, tak? Wiadomo, że tutaj każdy ma inne możliwości, inaczej sobie planuje grę, w zależności od tego, czy na przykład na początku poszliście mocniej w tego Karola Młota, na przykład, czy w Ryszarda. Jeśli tak, to możecie ich bardzo fajnie sparować, tak? mieć już taką parę legendarną. Natomiast ja bym się tutaj też nie bał wymaksować tego Alexa. Nawet za cenę tego, że wiecie, że wchodzicie w sezon zdobywców i nie możecie sobie na przykład od razu wymaksować tego Sipio. Czy tam niektórzy wybraliby może Guan Yu albo Sargona z tych nowych dowódców. Ja bym się tutaj tego, że tak powiem, nie bał, bo Alex i tak Wam się przyda, jeżeli będziecie grali piechotą. A wiecie, Alex wam da to, że przez te KvK2 i KvK3 będziecie już mieli naprawdę bardzo dobrego dowódcę, bo niektórzy sobie tak myślą. Dobra, ja teraz żadnych legend nie robię, bo jak wejdziemy w sezon zdobywców, to sobie zrobię tego legendarnego. I to jest oczywiście w porządku podejście. Natomiast, nie wiem, ja, ja na przykład nie mam takiej cierpliwości. Ja wolałbym mieć tego Alexa nawet niewymaksowanego, ale móc go używać już. W KVK 2 i w KVK 3. Ponieważ Alex, jeżeli sobie zrobimy go na takich umiejętnościach, na przykład 5-5-1-1, to on już będzie naprawdę solidnym dowódcą. A wszystko, co będziemy mieli więcej u niego, to tylko lepiej dla nas. Jak sobie zrobimy ekspertyzę jeszcze przed zakończeniem KVK 2 czy KVK 3, w sensie że będziemy mogli go tam używać, to na pewno zobaczycie, że tak jak mówiłem, Alex robi robotę. Z kim Alexa możemy sparować? Alexa możemy sparować tak naprawdę chyba z wszystkimi dowódcami piechoty, jak chcę tylko istnieją w grze. Natomiast e, wiadomo, że raczej nie będziemy go parować z dowódcami, którzy są generalnie niepopularni, jeśli chodzi o piechotę. Może w ogóle zacznijmy od dowódców epickich. Połączenie Alexa sansu, jest w porządku. Czyli wtedy, ale pamiętajcie, dajcie sobie Alexa jednak jako pierwszego, bo nie będą was tak atakować, jak będziecie mieli Alexa jako pierwszego. A Sansu dałbym jako drugiego. Ja niestety tutaj nie mam talentów Alexa, ponieważ zawsze używałem go jako drugiego dowódcy i nigdy nie wrzuciłem mu tego 60. poziomu. Tak, Także tutaj wam nie pokażę, jak będzie wyglądał na 60. poziomie. Nie patrzcie też na te moje. Tutaj talenty, które wybrałem, bo na pewno Alex miałby bardziej talenty pod atak, no i pod piechotę. Zachęcam tutaj zobaczyć sobie na tym naszym polskim Discordzie. Tam są drzewka talentów, i na pewno znajdziecie różne najlepsze opcje drzewka talentów pod Alexa. Ewentualnie możecie też zobaczyć filmiki moje o drzewkach talentów, w których mówię o talentach piechoty i mówię tam też o talentach ataku, bo taką miksturę tych talentów ataku. I piechoty będziemy używali z Alexem. I on, jako pierwszy, będzie naprawdę dobry, bo te talenty z ataku u Alexa są bardzo dobre. Także tutaj jest taka jedna opcja: bardzo, ale to bardzo popularnym połączeniem, które przez długi czas w grze było uważane za w ogóle najlepszą opcję, to Guan Yu jako pierwszy i Alex jako drugi. Guan Yu jako pierwszego możemy użyć już na poziomie nawet 5111 i drugiego Alexa i oni będą sobie fajnie, że tak powiem, śmigać. Oczywiście lepiej by było mieć tego Guan Yu trochę lepszego, ale to też jest opcja. Jeśli już nie chcemy inwestować w Guan Yu, to oczywiście możemy Alexa sobie później, jak już mamy Alexa z tego KVK2 i 3, możemy sobie go spokojnie też sparować z Scipio i oni też będą fajnie działać, tak? Także tutaj myślę, że są to takie bardzo podstawowe opcje. Jeśli będziemy chcieli zrobić sobie już Sargona, to też to połączenie Sargon i Alex jest w porządku. Alex, jeżeli chcemy bardziej taki tankowny marsz, to też jak najbardziej możemy to zrobić, bo Alex będzie sobie bardzo fajnie radził z takimi dowódcami jak Pakal. On będzie sobie też radził fajnie z Haraldem, także tak, tak jak powiedziałem wcześniej, te połączenia możliwe dla Alexa są niemalże nieskończone. Wydaje mi się, że nawet z Hondą też by dobrze działał i tutaj nie wiem, niemalże wszystkich dowódców musiałbym wymienić. No oczywiście już w sezonie zdobywców nie będziemy mieszać e, różnych kategorii. Natomiast jak jesteście jeszcze w KWK 2 i 3 i macie na przykład wymaksowanego Isangie, i do tego połączycie go sobie właśnie z Aleksem, czyli wrzucicie sobie Alexa jako pierwszego i Ye jako drugiego i dacie im jednostki piechoty, to będzie naprawdę marsz, który będzie robił niesamowity postrach wśród wrogów. Dlaczego? Ponieważ z ekspertyzą Alex będzie zwiększał obrażenia, jakie otrzymują wasi wrogowie i na te zwiększone obrażenia Oberwią oni z tego AOE od Isanga, tak? Jeżeli mamy mocne jednostki, na przykład już mamy jednostki Tier 5, i do tego właśnie mamy Alexa i Isanga na KvK 2, to naprawdę jest to pogrom w polu. Większość graczy nie jest w stanie się przeciwstawić e, takiemu parowaniu, właśnie wymaksowany Alex i wymaksowany. Oczywiście jest to trudne, żeby mieć ich już wymaksowanych na KVK2 lub na KVK3, ale w tym etapie gry ten marsz, wydaje mi się teraz, może to nie jest o tym odcinek, ale wydaje mi się, że to całkiem możliwe, że byłby to najsilniejszy marsz, jeśli chodzi o walkę w polu właśnie na KVK2 i KVK3, czyli Aleksander i YSG. To też wiele mówi o tym dowódcy i o tym, jak on jest potężny. Aleksander, kiedy wyszedł w grze i przez wiele miesięcy później, był także uważany za najsilniejszego dowódcę, jeśli chodzi o całą grę. Wydaje mi się, że tutaj mniej więcej byli zwolennicy albo Isangie, albo właśnie Aleksandra i między nimi toczyła się ta walka, który dowódca, który z nich jest najlepszy. Także tutaj kolejna, że tak powiem podpowiedź, że jest to na pewno dowódca dobry i jeżeli zaczęliście już nad nim pracować bądź macie w planie nad nim pracować to oczywiście warto. Jest to dowódca którego możemy dostać z koła, więc nie musimy się martwić tym, że musimy mieć jakąś tam pozycję w Mightiest Governor. Wystarczy, że zaoszczędzimy sobie klejnoty no i spróbujemy go odblokować i później już Pracować właśnie na tym dowódcy. Ja niestety już go nie używam, ponieważ używam tylko jeden marsz piechoty i ten mój marsz piechoty to jest Guan New i Sipio. Ja się bardzo skupiam na największych obrażeniach w sezonie zdobywców. Aleksander już niestety na moim etapie gry nie jest taki mocny. Natomiast na pewno, gdybym grał, był graczem, że tak powiem skoncentrowanym na piechocie, to na pewno nadal bym go używał. I wydaje mi się, że wszyscy gracze w naszym królestwie, którzy są skoncentrowani na piechocie, nadal używają Aleksandra, tak po tak długim czasie gry. Więc, więc myślę, że tutaj też nie trzeba się tym przejmować, że akurat ja już Aleksa musiałem, że tak powiem. Odstawić sobie trochę. Dajcie znać, czy wy też wymaksowaliście Alexa, jakie macie z nim doświadczenia, jakie macie przemyślenia na jego temat, czy planujecie właśnie w tego dowódcę zainwestować i dlaczego. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć.